Piotr Waszeszcik, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pionier, socjolog, autor, dziennikarz, pan dr Felix Walichnowski. Dzień dobry panu. Witam. Panie doktorze, zbliża się rocznica pionierskiego przyjazdu kolejarzy do Ostródy. Dlaczego pionierzy zasługują na szacunek? Żeby przyjechać na te tereny w 1945 roku, 30 marca, trzeba było być odważnym człowiekiem, ponieważ jeszcze działania wojenne trwały w Prusach Wschodnich i pod Królewcem trwały boje między Armią Czerwoną i Armią Niemiecką. Poza tym miasto było wtedy wyludnione, by widać było wyraźne ślady niemieckości w napisach, szyldach, na domach. Mieszkania były opuszczone, bo Niemcy Niemców wcześniej wygnali z tych terenów przed Armią Czerwoną. Wszystko było nieczynne, nie funkcjonował handel, nie funkcjonował przemysł. Poza tym trzeba było sobie uświadomić, że zaczynamy od początku, że do tego, żeby uruchomić miasto, potrzeba dużego wysiłku, odwagi, poświęcenia. I za nami, za tą setką kolejarzy przyjechało wkrótce, bo od maja zaczęli przyjeżdżać transporty ze wschodu, zwłaszcza z Wileńszczyzny. Te transporty przyjeżdżały z całymi rodzinami, a nawet z inwentarzem żywym. I całe rodziny osiedlały się w Ostródzie. No wtedy pionierzy, ta nasza setka kolejarzy, to byli sami mężczyźni, tylko jedna kobieta była wśród nas. Więc jak zobaczyliśmy te rodziny, które zaczęły napływać w ramach przesiedlenia, to się oczy nam zaświeciły, bo kobiety dodają jeszcze bardziej ochoty do pracy, do poświęceń. Człowiek staje się odważniejszy. Te wspomnienia są wciąż żywe. Tak, tak. Dlatego chętnie przyjeżdżam do Ostródy i spotykam się z potomkami pionierów, wśród których przeważają kobiety. I sobie wspominamy tamte lata. A jak pan postrzega dzisiejszą Ostródę? No dzisiejsza Ostróda jest zupełnie inna. Ja obracałem się tylko na terenie starej zabudowy Ostródy, a teraz to bym się pewnie pogubił w tych nowych, nowoczesnych i słynących z dobrej jakości budynkach. Ale stara Ostróda różni się chyba od tej, że teraz to tak w Ostródzie i w większych miastach ludzie są anonimowi. Nie ma takiego przejawów jakiegoś szukania człowieka jednego przez drugiego. Nas było wtedy mało, więc człowiek do człowieka lgnął, jeden drugiemu pomagał, jeden dla drugiego był otwarty. Takie życie było bardziej bezpośrednie i takie przyjacielskie. Jeszcze chciałbym wrócić do tamtych czasów. Co was łączyło? Przecież przyjechaliście z różnych stron. No więc już o tym trochę zamieniliśmy. Łączyła nasz wspólny obowiązek, żeby tu się osiedlić, jak najszybciej uruchomić to wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do funkcjonowania. Łączyła nas przede wszystkim praca. Największy ten zakład, pierwszy, który uruchomiony został po wojnie, to są warsztaty kolejowe. Trzeba dużym szacunkiem darzyć tych ludzi, którzy w warsztatach kolejowych pracowali, bo oni nie tylko warsztaty kolejowe uruchomili, ale również i funkcjonowanie urządzeń komunalnych w mieście. Oni również byli pierwszymi, którzy zawiązywali samorządy tutaj miejskie. Poza tym z tych warsztatów wagonowych wyszło cały szereg inicjatyw i ludzi, którzy potem zapisali się bardzo pięknie, nie tylko w Ostródzie, ale i w Olsztynie, a nawet jeszcze i część do stolicy przeszła,
którzy potrafili uruchomić życie oświatowe i życie kulturalne. Przecież w Ostródzie powstała pierwsza biblioteka po wojnie na Warmii i Mazurach. Powstał, o czym mało kto, teatr amatorski, zanim jeszcze uruchomiono Teatr Państwowy w Olsztynie. Tu powstał pierwszy polski pomnik Tadeusza Kościuszki na Warmii i Mazurach. I tak dalej, można wymieniać cały szereg tych wartości, które nadały kształt polskości tej ziemi. No a co o tamtym okresie zostało jeszcze niedopowiedziane? No jest dużo problemów, mimo upływu bądź co bądź 70 lat. Mnie jako tego pioniera najmłodszego w 1945 roku, który już od dawna czuje się tutaj Mazurem lub Warmiakiem, bo mieszkam w Olsztynie na Warmii, prawda? A przed tym mieszkałem w Ostródzie na Mazurach. Więc ja szybko się, mimo że urodziłem się w Warszawie, ale w Warszawie byłem 15 lat, a szybko zaadaptowałem się w Ostródzie. Natomiast jeśli pytam studentów, a nawet i starsze pokolenie niż studenci, z którymi się spotykałem do niedawna, kim się oni czują pod względem regionalizmu, to nie umieli mnie odpowiedzieć, że oni są Warmiakami lub Mazurami, w zależności od tego, gdzie się w naszym województwie urodzili. Czyli nie ma jeszcze samopoczucia tego regionalizmu, że każdy, podkreślam to, bardzo bym prosił o zapamiętanie, każdy, który urodził się na Warmii i Mazurach po 1945 roku, jest Warmiakiem lub Mazurem. To jest pierwszy problem, który by był zadowolony, gdyby to dotarło do współczesnych. Druga sprawa jest bardziej skomplikowana i natury politycznej. Z punktu widzenia prawa niemieckiego, tereny, na których się znajdujemy, są terenami niemieckimi. Aczkolwiek tutaj sporo nasi historycy zrobili w zakresie, żeby uświadamiać, że były tutaj ślady polskości w dalekiej przeszłości. Nam, pionierom, też mówiono, jedziecie, prawda, na ziemię odzyskane. To jednak w 1945 roku tych śladów polskości było tutaj niewiele. Niewiele było, bo długoletni okres germanizacji, a później faszyzm hitlerowski wykorzenił to prawie do cna. Więc od nowa tą polskość trzeba było tutaj rodzić, odszukiwać też tych, którzy przetrwali jeszcze tubylcy. No ale z punktu widzenia, powtarzam, prawnego, są to tereny wciąż zaliczane do terenów niemieckich. Naszym atutem najważniejszym, że tutaj się znajdujemy, to jest to, że właśnie 72 lata już tu jesteśmy, już tu pracujemy, już tu żeśmy sporo zrobili. No i jesteśmy, po prostu jesteśmy. W jednej ze swoich publikacji, właśnie w zasadzie nazwał pan tą publikację, postawił pan pytanie, właśnie czyja to jest własność, czy to pana zdaniem, już to jest jednoznaczne pana zdaniem określenie, że to jest, no czyja jest ta własność? Odpowiedział pan na to pytanie? No ja bym radził, żeby nad tym się wciąż zastanawiać i gromadzić dokumenty, zwłaszcza natury prawnej. To nie będzie takich przypadków, jak na razie są jednostkowe, że prawda, nie, pojedynczy Niemcy odzyskują jakieś tutaj swoje dawne posiadłości. Ale jest, proszę pana, problem jeszcze istotniejszy. Otóż powinniśmy mieć świadomość, że województwo warmińsko-mazurskie, po wojnie nazywał się Okręg Mazurski. To była prawidłowa, moim zdaniem, nazwa, ale to są niuanse. Ale chodzi o to, że my znajdujemy się w części byłych Prus Wschodnich. A w drugiej części, jak wiadomo, jest dawny Związek Radziecki, a obecny Rosja.
I dochodzą nas wieści, że Rosjanie, którzy administrują tą połowę Prus Wschodnich, mają już tak zaszłe związki z Niemcami i zaczynają się wyzbywać tam tej ziemi, że może dojść do tego, że w niedalekiej przyszłości Rosja przehandluje tą ziemię Niemcom z powrotem, odda. Co wtedy w tej drugiej części byłych Prus Wschodnich, gdzie mieszkamy my Polacy, jakie tam z tego wynikną komplikacje? Trudno przewidzieć i nie jest na razie to takim jakimś wielkim zagrożeniem, ale trzeba mieć to na uwadze. Myśli pan, że należy się obawiać takiej sytuacji, stawiając taką hipotezę? To trudno przewidzieć, powtarzam, bo to zależy od wielu czynników ekonomicznych, politycznych, naszych stosunków sąsiedzkich. No na pewno to się nie odbędzie w jakiś sposób awanturniczy, ale jeśli będziemy nieudolni, niegospodarni, no to łatwiej nam będzie przegrać w tym wyścigu do tego, czyja to jest właściwie własność. Wyszła pana kolejna, najnowsza książka, Manipulacje. Co pan przedstawia w tej publikacji? Bo wiem, że zajął się pan okresem od Okrągłego Stołu do współczesności. Ta książka składa się z dwóch części. W pierwszej części to jest zbudowana, ona jest na zasadzie kroniki, w czym ja się specjalizuję od lat. Po prostu analizuję zawartość mediów naszych i zagranicznych. I wyłapuję, bo mój drugi zawód jestem dziennikarzem, wyłapuję tam, gdzie są przekłamania i staram się wyjaśnić, że przekazy medialne daleko odbiegają od prawdy, mówiąc tak najogólniej. Dzisiaj dość popularnym słowem stała się postprawda, czyli to są w ogóle nieprawdziwe informacje, które w bardzo dużej ilości pojawiają się w mediach. A tu to się mogę tylko uśmiechnąć i wspomnieć, że inaczej kiedyś bywało. A w tej mojej książce, o której mówimy, to w tej pierwszej jest ta kronika, a w drugiej części, którą bym szczególnie polecał, to jest wynik moich długoletnich badań nad właśnie polskością Warmii i Mazur i tym naszym obowiązku dbania o to, żeby tu udowodnić, że przez 70 lat żeśmy się tu zakorzenili. Inaczej mówiąc, jest tam właśnie taka próba definicji o tych 70 latach naszego pobytu na tym terenie. No właśnie, a czym dla pana był ten, jak pan to obserwuje, ten okrągły stół? To była w zasadzie taka umowa, tak, że społeczna, z którą... O okrągłym stole to tam ja tylko napominam, to jest temat sam w sobie. Mogę tylko... To był eksperyment jakiś? Podzielić co to w ogóle? Się z panem taką informacją, że miałem zaszczyt spotykać się z głównym, moim zdaniem, konstruktorem Okrągłego Stołu, z biskupem Orszulikiem. Recenzowałem jego pamiętnik z wydarzeń w czasie Okrągłego Stołu i potem przeprowadziłem dodatkową rozmowę w cztery oczy. W związku z tym moja wiedza o Okrągłym Stole jest trochę inna niż oficjalne źródła i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jego eminencja biskup Alojzy Orszulik napisał prawdę o Okrągłym Stole. A w jakiej publikacji? To wydane jest przez wydawnictwa kościelne. Ona dostępna jest powszechnie? Można ją polecić? To znaczy, jeśli jest wydane, to można przynajmniej w bibliotekach znaleźć. To niezbyt optymistycznie tutaj to wszystko brzmi. To za pan, no mówimy tutaj o tej własności Warmii i Mazur, że jednak grozą trochę to nam zapachniało.
jakieś oprócz tych rad, żeby dbać o to, to społeczeństwo rzeczywiście powinno się tak mocno pochylać nad tym tematem, tym bardziej, że dzisiaj no, nie myślimy tak mocno o takich sprawach. Sprawa polega na tym, że zbyt dużo obecnie jest zamieszania w oficjalnych mediach i to, co otrzymujemy w postaci przekazów telewizyjnych, radiowych, gazetowych, to nie jest przedstawiane obiektywnie. Przeważnie to są jednostronne przekazy, a nawet w znacznym stopniu awanturnicze przekazy. I z moich obserwacji, już w tym wypadku nie dziennikarskich, a socjologicznych, wynika, że społeczeństwo już się zaczęło w tym orientować, że jest manipulowane. Stąd ta książka, którą tutaj mamy przed sobą, ma nazwę Manipulacje. I ten stan rzeczy, takiego zakłamywania, na pewno już zbyt długo nie potrwa. I ja najbardziej obiecuję sobie po młodym pokoleniu, które mając dostęp do wiedzy, do studiów, powszechnie młodzież nasza studiuje, ma otwarte drogę do całej Europy i widzi, co się dzieje w innych państwach, że ta młodzież weźmie sprawy w swoje ręce i tak jak my, pionierzy, młodzi, którzy tu przybyliśmy w 1945, roku i mimo kłopotów, trudów poradziliśmy sobie, tak i dzisiejsze pokolenie uporządkuje sprawy polskie. Dziękuję za rozmowę i spotkanie. Moim i Państwa gościem był dr Feliks Walichnowski. Dziękuję.